Dzień dobry, witam w Szczypiornie, filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i zapraszam do krótkiej piłki. Katarzyna Klakla, inaczej K. Klakla, jak mówi, urodziła się w robotniczym Krakowie. Studiowała m.in. architekturę, pedagogikę oraz nieuznawane formalnie kierunki, których wymagało od niej życie. Trenowała sporty walki. Ukończyła studia doktoranckie, a także artystyczno-literackie. Zdobyła śmieszne i nikomu niepotrzebne uprawnienia nauczyciela przedmiotów technicznych, rysunku, plastyki i fotografii, a także kierowcy i kasjera walutowego. Była bezdomna. Podejmowała się zajęć byle jakich, jak stanie za barem w upadłej knajpie, lub prestiżowych, jak praca przy produkcji listy Schindlera. Jest aktualnie w trakcie specjalizacji zarządzanie stratami osobistymi. Piszę, maluję, redaguję, fotografuję i jestem milczącą częścią zespołu Kriva Drina. Projektuję ciasne wnętrza, wykorzystując rzeczy zużyte i starocie. Zdarza mi się tworzyć projekty ogrodów dla leniwych i nielubiących ogrodnictwa, sama taki posiadam, w wolnym czasie, którego nie mam, zajmuję się stolarstwem. Miewam koty po przejściach, kuny, myszy, szczura, sikory, mrówki, szerszenie, pająki. Czasem trafiają się też nastolatki. Przyznam, że ta autoprezentacja mocno mnie zaintrygowała. Mam nadzieję, że rozbudziła również waszą ciekawość. A z kolei o swojej twórczości nasza bohaterka mówi tak. Piszę prozę i poezję. Lubię tradycje literatury jarmarcznej i zimowych opowieści, surowość białego wiersza i soczystość gawędy. Nie lubię kategoryzacji. Tropię przemoc, jawną i ukrytą, w dobrej i złej wierze, bezpośrednią i zadawaną różnymi mniej oczywistymi narzędziami – słowem, czynem, pieniądzem, rytuałem i zaniechaniem. Ważni są słabsi, odrzuceni i wykorzystywani. To, co jest marginesem, odpadem i śmieciem. To, co zalega na pograniczach, ma mieszane lub złe pochodzenie. W swoich utworach odwołuje się do przekazów grup wykluczonych – niewolników, kobiet, obcych, włóczęgów i dzieci. Inspiruje mnie anglosaski nurt feministycznego fantazy, realizm magiczny oraz postmodernizm i retailing. W poprzednim wcieleniu byłam karpackim chwastem. Katarzyna Klakla publikuje sporo w prasie literackiej i w antologiach, natomiast samodzielne książki wydała dotąd dwie, obydwie w 2020 roku i była to powieść Łotrzyca oraz zbiór wierszy pod tytułem Żałoba po kocie i o tej książce wam dzisiaj opowiem. Co to za poezja? Na początek ostrzegam, że bardzo wymagająca, pełna wielopiętrowych metafor, niekiedy bardzo zaplątana, wielowarstwowa, żądająca od nas przebijania się przez te pierwsze wrażenia i pierwsze obrazy. Przyznaję, że początkowo miałam kłopot podczas lektury, żeby uporządkować w głowie, nazwijmy to, przekaz, żeby tak od razu scalić te nakładające się na siebie kadry i wniknąć w ich sens, rozebrać i odczytać te wszystkie symbole. Mało w tych wierszach jest powiedzianego wprost. A że Klakla dotyka rzeczy trudnych, zaraz to rozwinę, to zakładam, że to zagęszczenie ma częściowo odebrać, może przysłonić pewną dosłowność, ma pozwolić na dystans czytelnikowi, może również samej autorce. To zagmatwanie powoduje, że kiedy czytamy te wiersze, tracimy pewność, czy to, co się z nich wyłania, jest rzeczywiste, czy może bliższe sennym, magicznym widzeniom. Nie upieram się oczywiście, że ten dylemat koniecznie trzeba rozstrzygać. To dodatkowa wartość tych wierszy, to, że język pozwala nam właśnie na taką płynną wędrówkę po różnych rejestrach, które się w tych wierszach po prostu świetnie przenikają. Na dowód tego, co mówię, posłuchajcie pierwszego tekstu, który wybrała i przeczytała dla nas Katarzyna Klakla. Nietko.
A wywierzbowała całą młodość na kolanach w kościele. A teraz, gdy od tego klęczenia głowę uniesioną ciężko trzymać, to w rękach ją składacie. Warto chociaż, powiedzcie? Warto czy nie warto? Bo mi się widzi, że nie warto. Wtedy gorset, halka i bufiaste rękawy pachnące krochmalem, kwitnąca spódnica, wasz wianek, w którym pan miał upodobanie. A co byście z tego miały? Krzyż pański. Żadnego odkupienia za grzech matki, choć był grzechem ojca. Gdy halki zszarzały i zwiędły kwiaty, pan zapomniał waszego adresu, imienia i koloru oczu. Nie było komu warkoczy rozplatać, a teraz sama jak palec w chałupie siedzicie. Może o własnej śmierci wierzbiną pan też nie pamięta, a to dopiero by było. Warkocze dawno obcięte, myśli jak wszy krew piją. Nie wybuch gniewu, żałość w gardle staje, ale ręce głuche wciąż chcą kwiaty układać w wianku, na fałdach spódnicy, na grobach, w kościelnych wazonach. Makla wyznała, że do pisania poezji siada wtedy, kiedy trafia na takie obszary emocjonalne, których nie udaje jej się wyrazić prozą ani żadnymi innymi jej dostępnymi środkami artystycznego wyrazu, a jest to fotografia i malarstwo. Czyli poezja na tej jej skali jest taką ostatnią instancją, do której wpuszcza się najtrudniejsze, najciemniejsze emocje. I takie są te wiersze, a że jest ich w tym zbiorze 60, no to dużo tych emocji, dużo tej wędrówki was czeka po rejonach rzeczywiście ciemnych i bardzo skomplikowanych. Tytułowy wiersz tego zbioru jest dosłowną opowieścią o stracie, o żałobie, stracie członka rodziny, jakim był kot. Żył 20 lat i zostawił po sobie niewyobrażalną pustkę, o której poetka pisze bardzo obrazowo i bardzo czule. Mówi nam o drzwiach, które domownicy wciąż trzymają uchylone, czy mówi o niewyleżanej trawie. Kto ma zwierzę, ten wie. Ale ten tytuł, Żałoba po kocie, to również taki metaforyczny zwrot, żałoba po kocie za paznokciami, znamy to powiedzenie. To taki mało przyjemny symbol niewidocznego na pierwszy rzut oka brudu. I tak będzie w wielu miejscach tej książki. Z jednej strony mamy podaną jakąś dosłowną historię, możemy ją odczytać, możemy się wzruszyć, tak jak w wypadku żałoby po kocie, a potem przyjrzymy się bliżej i wtedy uda nam się dostrzec coś innego, coś jeszcze. Choćby właśnie żałobę po kocie za paznokciami. Zapraszam teraz do wysłuchania drugiego wiersza, który wybrała i nagrała dla nas Kla. Kolor różowy. Żółty, czerwony, zielony. Lubiłam takie galaretki posypane cukrem. Słońce, krew kobieca, ziarno kiełkujące w piachu. Pustynne lwice. Warkocze pod chustami w kwiaty obecne w biernej formie czasowników. Zdradzone. Czas przeszły dokonany rękami. Tymi rękami. Na wyciągnięcie na odległość kija, krzyku, strzału. RPG dla ubersamców. Wiek 16+, tytuł, źródło pokoju. Na wyposażeniu czołgi, armaty, mauzery i fiuty. W opcjach wytrysku seria z karabinów, gazy bojowe i sperma. Efekty specjalne, trofea, gwałty, skiny i głowy. Te możesz trzymać za karę warkocze, będą puścić się, toczyć bez uśmiechu. Uniwersum i akcesoria projektowane pod męskie dłonie i marzenia. Buntu kobiet scenariusz nie przewiduje. Nie ma w ustawieniach żeńskiego awatara. Ten potrafi zrujnować każdą grę. Zainstaluj dodatek lwice na odstrzał. W pakiecie pociski Patriot, możliwość ćwiartowania i użycia trutki na szczenięta. Podświetlane cele, by nie zabłądzić, w trailerze jednej z lwic dają nick Maciora i rytualnie rozdeptują jej pierś. Destroy, delete, erase, Hevrin Shalav. RGB, żółć, czerwień, zieleń to nie gra, nie ma klawisza escape. Wszystkich ich nie zabijecie, lepiej śpijcie z bronią pod głową. Przyjdzie świt, a wtedy córki zatańczą halparkę na waszych kurhanach. Te wiersze
prowokują. One rozprawiają się bezwzględnie z tym, co dla nas oczywiste, oswojone i w jakiś sposób utrwalone w codzienności, w religii, w tradycji, w obyczajowości, w kulturze. One obierają to, powiedziałabym, do samego szkieletu i pozwalają zobaczyć to, co jest pod spodem. I co my tam widzimy? Rzeczy albo brutalne i okrutne, albo zwyczajnie głupie czy absurdalne. Wszelkie maski, które nakładamy, bo tego chcą od nas nasze czasy, czy nasza kultura, czy nasza religia, są tylko maskami. I podmiotka liryczna tych wierszy zdaje się o tym doskonale wiedzieć. I ta wiedza to jest początek buntu, który ostatecznie prowadzi niestety do samotności i wykorzenienia. Zobaczcie, jak to wybrzmi w początku wiersza Krewni nieczysta. Jestem z tych, którzy już mnie nie chcą, bo spłowiałam chłopskiej bruździe pod błękitnym okiem ojca i dziadków. Jeszcze raz, jestem z tych, którzy już mnie nie chcą. W tych wierszach sporo jest gry słowem, często z wykorzystaniem zderzenia sakrum i profanum. Słychać to chociażby już nawet w samym tytule wiersza Rabunek sumienia, albo w tytule wiersza Peirasmos, co z greckiego znaczy pokusa lub próba, a dodam, że to jest wiersz opisujący księży o dziewczęcych twarzach. Sporo też tutaj takiego mocnego szyderstwa, ale ono jest w służbie właśnie takiego zdrowego buntu, wyzwolenia się z szufladek, z różnych masek, które porządkują, czy też może raczej przyporządkowują, czy podporządkowują, osaczają i socjalizują nas do wszelkiej mniej czy bardziej zdefiniowanej przemocy. Wyzwalając się od tej przemocy, zdaje się mówić nam kla-kla, odcinamy się w jakiś sposób, właśnie wykorzeniamy, samotniejemy, ale to jest konieczny warunek wolności, a w konsekwencji takiej pełnej etycznej odpowiedzialności za samych siebie i za nasze wybory. Poglądy wyraziste, dla niektórych pewnie zbyt wyraziste, może nawet kontrowersyjne, ale przy całym tym językowym skomplikowaniu i zamieszaniu, przy wszystkich ewentualnych właśnie dla kogoś kontrowersjach, to poezja głęboko humanistyczna, dlatego że w samym centrum tych wierszy jest zawsze człowiek, są jego emocje, są jego potrzeby, są wreszcie jego uwikłania w różne rodzaje presji, począwszy od tradycji, religii, obyczajowości, więzów rodzinnych, przez dyskryminację, czy to ze względu na płeć, czy rasę, czy wyznanie, po presję wynikającą z oczekiwania innych, ale też z własnych ambicji, no one też potrafią być ogromną presją. Posłuchajcie wiersza Ku pamięci. Powieś się na przęśle, niech rzeka dołem płynie, a górą obłoki, bez i róże, stalowy pochybel, mgła przyklei się do oka. Sznur potniemy na kawałeczki wielkości kciuka skierowanego w dół. Przyniosą szczęście szczęśliwym posiadaczom. Kwestionowanie sensu zaistniałego bytu jest musztardą po obiedzie. Należało to rozstrzygać, zanim akt strzelisty sięgnął jajeczka w czasie Wielkiej Nocy. A teraz tylko koszyczek. Albo pokołyszesz pod powałą, albo spuścisz z prądem niechcianego Mojżesza. To ostatnie odradzam. Historia uczy, że wściekłość bękartów uderza w tych, którym nie starcza wyobraźni. Chcecie więcej? Pokuta. Aportujący granatowy szereg, alergeny durszlakowe, msze, pocałunki gejów, stan podgorączkowy zapalny, bezwzględnie izolować. Za plecami pątnicy złowicza, w stanie uniesienia całują stopy syna, pan z nimi. W ciemnym pokoju niech będzie pochwalony, lockdown ostatni raz idzie do spowiedzi.
Błękit pruski, chów klatkowy, numer partii i płeć bliźniaczki cięte z metra, symetryczne granatowe ślady po uderzeniach. Proszą, groch o ścianę, pod ścianą, pod kolanami, w popiele nacinamy, noworodek na torach, przy torach, na wysypisku, za oknem, jest mu rachunkiem do zapłacenia. Podobno na początku był chłód, cisza i granatowe niebo. Żadnych grzechów nie pamięta. Woła za nią suka w papierach ma Maria i mówi, że nie chce być matką, choć data przydatności może decydować o życiu. Dla niej i 50 kobiet po aborcji żadna nie żałuje. Łaska wolnego wybiegu bez rozgrzeszenia. Miałyśmy wystrugać krzyże, a wyszły nam proce. Mocny, wyrazisty debiut poetycki. Bunt poetki, która doskonale wie, przeciwko czemu i ku czemu warto się buntować. Jestem pewna, że usłyszymy jeszcze o jej twórczości. No nie tylko ja jestem pewna. Witam. W zasadzie na każdej jej książce powinien znajdować się napis: uwaga, materiał niebezpieczny. Inteligencja, specjalistyczna wiedza. Do tego jeszcze mamy wrażliwość. Do tego jeszcze dołóżmy dobry gust i bardzo wysokie oczekiwania. I wychodzi nam buntowniczka, która nie zadawala się miernotą. Taka jest ona i jej książki. Proszę Państwa, proszę zapamiętać to nazwisko. Katarzyna Klakla. Zachęcam do sięgania po jej literaturę, ale też informuję, że wszystko co najlepsze dopiero przed nią, szturm się zaczyna, więc bądźcie uważni. Pozdrawiam. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Pamiętajcie o polubieniu filmu, o komentarzu, o udostępnieniu go w swojej przestrzeni internetowej, bo, o czym przypominam nieustannie, to gra zespołowa.